Siemanko widzowie, piąty tydzień, bliski niespodzianka week, zaczynamy odcinek, tylko taka szybka przypominajka, tak jak mówiłem wcześniej, w 2 tygodnie nie odezwał się gościu, który wygrał koszulkę, więc jeszcze raz rozdamy po prostu koszulkę, żeby być słownym, chcę ją rozdać, pod tym komentarzem, pod tym filmem komentarz, łapka w górę pod filmem, subskrypcja i ktoś spod tego filmu dostanie koszulkę w następnym odcinku. Wzory koszulek wam pokażę na przebitce tutaj, a zaczynamy już opening, bo nie ma co przedłużać. W tym tygodniu 91 worków, w zeszłym tygodniu nie było żadnego złota, więc ciężko nie będzie tego pobić i lecimy z tematem. O! Smoldering Eye! Pierwszy fiolet! Szybko, 470k do Jasirka i jeszcze do tego 3 gemy, no w końcu jakimś pozytywnym akcentem zaczynamy ten opening. Tutaj mamy Despora. Złoto w końcu! To nie takiego złota bym chciał oglądać, ale złoto jest złoto, nie? Fiery Tear to jest złoto z Babelka. Więc w końcu po tygodniowej posusze, tydzień posuchy trwał, trafiło się złoto. Finał feru został do otworzenia. Oczywiście na buście zapięty. Patrzymy. Nic ciekawego. Niestety. To jest chyba najdroższy item. Nie, 26k to kosztuje. Serio? Jejku. Już sprawdzamy, widzowie, ile to wyszło sumarycznie. Dobra, nie mam już nic do otworzenia i wygląda to następująco w tym tygodniu. Ilość złota w tym tygodniu większa niż w poprzednim, bo 1. Profit 9kk. Gorzej niż w zeszłym tygodniu, ale było mniej worków, 1 złoto. Tak, kończymy ten odcineczek. Przypominam, łapa w górę, komentarz, subskrypcja kanału i koszulka może być twoja. Rosujemy ją jeszcze raz. W tym odcinku to już wszystko i do zobaczenia w następnym. Piąteczka widzowie.